cześć, witam Was w kolejnym naszym odcinku. Dzisiaj mamy kolejny poniedziałek i ja zaczynam nagrywanie do tego odcinka. Ten odcinek będzie gotowy na czwartek i w czwartek odbędzie się jego publikacja. Nie mam pojęcia, co znajdzie się w tym odcinku. W dalszym ciągu mam taki stan troszeczkę demotywacyjny. Ciężko jest mi się zmotywować w ogóle do życia i do działania. Grzegorz ma w dalszym ciągu ultra krótkie drzemki i po prostu uskuteczniam jazdę samochodem, tak żeby on spał. Te podróże zabierają mi dużo czasu i później nie mam po prostu czasu na to, żeby cokolwiek w domu zrobić. W dalszym ciągu robimy mnóstwo zakupów do naszego domu, związanych właśnie z wyposażeniem, po prostu z wykończeniem tego domu. Nawet nie z wyposażeniem, ale z wykończeniem. Czekamy na milion kurierów i milion paczek. No a Grzegorz, powiem Wam, masakra. No właśnie przed chwilą się obudził, 15 albo 20 minutach z drzemki, z płaczem, wrzaskiem, nie dał się drugi raz uspać i teraz płakał chyba przez kolejne pół godziny. Wcisnęłam mu na siłę jedzenie. Płakał cały czas, zaśpikany, zasmarkany. Chciałam mu dać butelkę z wodą, to zgardził dwoma butelkami, to znaczy dwoma smoczkami z tych butelek. Dopiero zaakceptował butelkę ze słomką, także być może to jest... Po tych wrzaskach powiem Wam, że jestem zniszczona psychicznie i właśnie teraz się Grzesiu uspokoił, a ja nie wiem, co mam zrobić ze sobą, bo mój mózg wysiada. A Tomek ma naprawdę okropne problemy skórne, ale po tym tygodniu one się jakoś nasiliły, nie wiem dlaczego. Zobaczcie sami, jakie on ma nóżki. Tak wygląda skóra pod kolanami mojego dziecka. Tu jest druga, proszę, cała wydrapana. No nie mówię już o pośladkach. Jeszcze tutaj na nadgarstku ma taką skorupę, jakby bym powiedziała. O, Grzesiu już zaczyna płakać, muszę do niego lecieć. No, także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Bardzo się cieszę z powodu tego, że został zlikwidowany zakaz wejścia do lasów i parków, także być może troszeczkę bardziej będziemy się ruszać. A to proszę, mój zasmarkany brudasek. Zasmarkany brudasek. O, proszę, po jedzeniu tak wygląda. Tak właśnie. Cały brudny jestem, tak? I zrzędliwy straszliwie. Jeszcze taka jedna mała rzecz. Zobaczcie, co mi się stało. Zaczęły mi rosnąć włosy, to znaczy... To nie tak, że w ciąży czy po ciąży włosy mi powypadały same w sobie, tylko po prostu Grzesiu tak ciągnął mnie za włosy, ciągle mi wyrywał włosy, że no całe mnóstwo... Straciłam włosów, no i teraz właśnie zaczęły rosnąć. Także w bardzo tutaj taki interesujący sposób. Proszę, taki kędziorek mi tutaj rośnie normalnie. Masakra w ogóle jakaś. No to dzisiaj, ze względu na to, że w końcu znieśli zakaz wchodzenia do lasów i parków, wybrałam się do miejscowości Rybnik na Zalew Pniowiec. Jest to taka nowa dosyć trasa. Oni ją otwarli chyba w zeszłym roku, o ile się nie mylę. I też w zeszłym roku tutaj po raz pierwszy wybraliśmy się na spacer z małym Tomkiem. I ja będąc, że tak powiem, chyba już w 8 albo 9 miesiącu ciąży. Także taki był nasz ostatni spacer tutaj. Dzisiaj jest tutaj dość tak spokojnie, w ogóle praktycznie nie ma samochodów. Jestem czwartym samochodem, który tu zaparkował. No i wybiorę się za chwilę z dziećkami tutaj na ten spacer. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Jeszcze dodam, słuchajcie, tam jest takie miejsce, w którym sobie można pospalić grilla. Tu jest plac zabaw, teraz jest wciąż zamknięty, wiadomo, a tutaj jest taka jakby mini plaża. No i właśnie dokończyliśmy, przekroczyliśmy tutaj poziom szlaku między jeziorami i doszliśmy do takiego jakby rozdroża. To jest taki żółty jakby piasek, czy żwir, czy co to jest, nieważne. I właśnie skręcamy sobie tutaj, bo tutaj właśnie za tą bramką znajduje się wspomniany wcześniej szlak, który był zamknięty, ale on dzisiaj znowu jest otwarty. Także można pochodzić. No i weszliśmy na teren parku. Idziemy sobie. Zobaczcie, to jest miejsce aż do biegania. Na jakiś taki rowerek biegowy, czyli hulajnogi. I nie ma strachu, że będzie z górki, czy coś takiego. Da! Gdzie jest piłka? Co jest? Gdzie jest piłka? Jaka piłka? Może auto jest? No może. O, to są takie fajne białe kwiatki. Szkoda, że nie wiem, jak się nazywają. Thank you.
Nawet nie widać pod tego kaptura. Gdzie ten paluszek? Gdzie ten paluszek znowu? Gdzie? Gdzie ten paluszek? Co tam, Misiu? Na buzi. Co? Na buzi. No dobrze. No to idziemy sobie dalej. No ciekawa jestem, czy uda się nam przejść całą tą ścieżkę bez jęczenia, no bo ona jest dość długa. Oj, zobaczcie, tu chyba jakaś budka informacyjna jest. A właśnie robię to w takich miejscach, że zawsze można sobie coś poczytać. Można dzieci poedukować. W taki szuwaru. Jezioro. Jezioro tam jest, tak? I co tam, kto mieszka w jeziorze? Nie wiem. Kaczki, tak. Ta Przechona, to robi ka. Przechona, tak, bardzo dobrze. Ka. To my się mówię ka. No i dzień jak codziennie. Jesteśmy na balkonie. Tomek się schował pod kocem. Grzesiu tu głośno komentuje sytuację. No co tam? Mamo, zostawiłem kwiatuszki. Są tam kwiatuszki na ziemi, no rosną sobie. Tak, kwiatuszki. Co? Proszę nam dać kwiatuszek. Puściłem go na... na balkon. Puściłem go na balkon. No i Tomasz przeszedł do nowej aktywności i teraz będzie sobie rysował. Proszek ją tutaj rzeczy rysuje. Tak, Grzesiu też pokazuje nam. To jest ryba. Co to jest? To jest ryba. To jest ryba. No dobra, niech to będzie, że to jest ryba. Grzesiu ma też na ten temat swoje zdanie. Jejku, słuchajcie, tam zimno dzisiaj na tym balkonie. Brrr, strasznie. Grzesiu ma całe zimne uszy. A ja się ubrałam oczywiście w bezrękawnik i też właśnie cierpiałam z powodu zimna. No dobra, co my tutaj mamy w tej książeczce? Co to jest, no? Co to jest? Latawiec. Latawiec. A co to jest? No tu jest właśnie latawiec. Co on ma? Co ten latawiec ma? Nie wiem. Ma oczka? Tak. Jeździ. Jest zły? A nie uśmiechnięty czasem? Tak. Uśmiecha się, tak? A powiedz, no co to tutaj siedzi na drzewie? Co to jest? Na dachu? Co to jest? Co to za ptaszek? Wrona. Jak robi wrona? Tak jest. A co tutaj stoi? Co tutaj stoi? Tutaj? Co to są? Nie wiem. No co to jest tutaj? Ty też masz takie. Co to jest? No co to jest, Tomek? Rowery. Rowery to są, tak. To też ma takie duże. No takie duże. A powiedz, no Tomcio, papuga? Nie, tu nie ma papugi. Tu nie ma papugi. A jest tu, gdzie jest papuga? Tu jest papuga. A co ona tu robi? A kuku robi. Tak jest, a kuku robi. Ma jedno oko. Ma jedno oko jak kto? Jak? Jak? Kto ma jedno oko zwykle? A nie wiem. Pirat. Jak pirat ma jedno oko jak pirat. A co? Co oni tutaj pakują do taczki? Zobacz, Tomcio, co oni tutaj pakują? Co to jest? Co to jest tutaj? Nie, arbuz. Arbuz? A nie dynia czasem? Dynia. Dynia, tak jest. A gdzie jeszcze widzisz dynię tutaj? Widzisz jeszcze gdzieś dynię? Nie ma. Popatrz, no. Zobacz, a tu? Co tutaj jest? Jest to też dynia? Tak. A zobacz, no tutaj, czy tu gdzieś nie ma dyni jeszcze? Zobacz, pokaż. Nie ma dyni. Tutaj, zobacz, tu. Dyni. Przyjrzyj się. Nie ma dyni. A to co to jest? Dynia. I gdzie jest jeszcze dynia? Zobacz, poszukaj. No, nie ma tu jeszcze gdzieś schowanej jakiejś dyni? Cześć, dzisiaj mamy środę. Kolejny dzień, kolejny piękny, słoneczny dzień.
Ja oczywiście sama z dzieciakami w domu i już prawie tydzień czekam na przesyłkę od kuriera DPD, czekam na listwy przypodłogowe. My już jesteśmy po porannej sesji balkonowej, także już żeśmy sobie nabrali troszeczkę słoneczka, a teraz zobaczcie, tutaj Tomasz zabrał się za układanie puzli magnetycznych. O, to są nasze puzzle magnetyczne. Tomek aktualnie już przebywa na biurku od taty, ponieważ Grzesiu no niestety wszystko mu zabiera z jego stolika i bezpieczniej jest, żeby jednak bawił się na biurku taty. No i tutaj mamy właśnie takie różne magnetyczne elementy, a tu są karty, które należy odwzorować tutaj właśnie i tak Tomek się właśnie bawi. A to nasza mała brzęczałka. Brzęczałka z Mierzluszka, która dzisiaj w nocy mi spać nie dała. W ogóle mi nie dała spać. De. A tymczasem nasz mały brudasek sobie wcina. Tutaj jest już resztka kaszki. Ona jest taka ciemna, dlatego że to jest kaszka gryczana. Gryczana z bananem. No a wiadomo, kasza gryczana jest. Jest ciemna i banan też ciemnieje, także to wygląda. Pyszności, Grzesiu, co nie? Pyszności! No i mamy ciąg dalszy dzisiaj prac plastycznych, to znaczy Tomek sam tutaj działa i aktualnie maluje kolorowanki wody. Ta już niestety jest trochę zniszczona, ale wciąż sprawia radość i satysfakcję. I oczywiście jest też świnka Peppa, jakby jej mogło zabraknąć. Zajechałam pod sklep o nazwie Limba. Jest to sklep ogrodniczy i jest tutaj mnóstwo kwiatków i powiem wam, że właśnie udało mi się kupić fajne kwiatki i kupiłam byliny, wszystkie wieloroczne, także bardzo się cieszę. Wszystkie oczywiście są teraz w fazie kwitnięcia, więc w ogóle już totalnie się cieszę. Byłam w stanie załadować tylko tyle, ile mi się zmieściło do wózka, czyli nie za dużo. Oczywiście szłam z dwójką dzieci, które musiałam wybudzić z samochodu i zobaczcie, co kupiłam. Nie wiem, co to są, ale wiem, że na pewno, że to są byliny takie, białe, z takimi tutaj różowymi czy fioletowymi przy samym środku. Kupiłam tutaj właśnie takie różowe i takie fioletowe z białymi listkami. Jeszcze takie fioletowe są. I tutaj są jeszcze takie bardziej różowe. A i jeszcze jeden goździk kupiłam, tak, jeden goździk. Głównie kupowałam wszystkiego po dwa, oprócz goździka. No, a teraz ruszam w drogę powrotną, podrzucę je sobie na domek, kwiatuszki podleję, no a potem jedziemy do nas na mieszkanie i pójdziemy na spacerek, tak jak obiecałam Tomusiowi. No, maseczka oczywiście jest. Dobra, ruszam zanim się Grzesiu rozpłacze. Chyba jedzą paszki i jedzą... Co się stało? Co? Jedzą te kwiatuszki. Zjedzą te kwiatuszki? Tak. Chyba na pewno. No nie wiem. Kwiatuszki tutaj pływają sobie po stawie. No dobrze, możesz sobie wrzucić jeszcze patyczkę, jak chcesz. Ło, ale żeś go wrzucił. Ale ptaszki to raczej nie jedzą patyków, wiesz? Chyba szatuszki jedzą. No nie wiem. Bułeczki jedzą, wiesz? Chodź, idziemy, misiu, dalej, bo widzisz, nie ma tutaj żadnych ptaszków, kaczuszek ani nic takiego. Idziemy dalej, ej! Mogę? Jak się tu już kciuka się. Żebyś mi nie wpadł czasem. No, a tutaj zwykle sobie pływają łabędzie i kaczki, a teraz nie ma nic, pusto. Pusty staw, nie ma zwierzątek. Grześko, Grześko. A Tomek goni gołębie, proszę. Tomek goni pokemony. No, chyba się ich boi trochę. No, a tutaj rosną rododendrony. Pięknie. A gdzie się nam tutaj rozmawia?
ale nie wiem. O, widzisz, uciekł przed tobą. Tomek próbuje nakarmić gołębia. Tu masz, za tobą, Tomek. Za tobą. Tomek próbuje nakarmić gołębia kwiatkiem, mleczem. Tomcio, Tomcio. No nie chcę tego kwiatka, widzisz ty. Może sobie później zje, no dobrze. Aha, trawę chce jeść on, no dobrze. Ma trawę. Mamo, to je trawę. To je trawę? Na przykład owieczka je trawę, kózka je trawę, krówka je trawę, wiesz? I ptaszek je. Kto? I ptaszek je. I ptaszek też je? Nie, ptaszki nie jedzą trawy. Ale... Bo są w górze takie paski. No dobrze, niech ci będzie. Cześć, my mamy już dzisiaj czwartek. I jak zwykle jesteśmy na balkonie, sobie siedzimy i sobie plażujemy i zażywamy troszeczkę słoneczka. No i cóż, no to będzie chyba w tym odcinku będę już kończyć. Fajnie, że wyjście z wami. No i żegnam się z wami. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! I zapraszam na kolejny odcinek. Wkrótce do zobaczenia. No tak, do zobaczenia wkrótce. Thank you.